Witam bardzo serdecznie, z tej strony kanał Porady Ogrodowe Flowers. Witam też wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich widzów, oczywiście drodzy Państwo, witam oczywiście jeszcze raz wszystkich. Po dosyć długim czasie, po około 8-9 dni, może 10, zależy jak to jest w razie niedoskonałości czy czegoś tam, problemów moich mniej więcej zdrowotnych, ale po dłuższym czasie wracam. Takie mniej więcej przerwy będą się pojawiać czasami, bo ze względu na moje zdrowie no muszę się po prostu oszczędzać, ale spokojnie materiały będą, może jeszcze wakacje takie przerwy będą, ale już od września normalnie będą już stawianie normalne, nie, materiały. A dzisiaj oczywiście przegląd roślin mniej więcej już na sierpień, tak? Więcej co mamy i co mogę oczywiście powiedzieć, to po prostu po materiale o przeglądzie roślin będzie materiał na temat tutaj tej kalatei. Jak ją radować, jak widzimy, jest cała sucha, tak dalej. Wystarczy po prostu wszystko popitolić, obciąć, tak dalej. I praktycznie będzie podobnie jak tamta na dole. Tak jest, to już do tego wrócę w następnym razie. A dzisiaj oczywiście nowy nabytek Philodendron Pink Princess. Nie wiem, czy tak widać ten róż Pink Princess. Tu mamy też Amaryllis, jakaś chyba Sansevieria, coś tam dostrzegam. Jak widzimy, mój kaktus puszcza znowu jakieś pędy, tam dalej też Amaryllis jakieś tam szybko, moment, jak to się mówi, kaktusy doniczkowe. Tutaj oczywiście mamy anginkę, ale coś z tą anginką jest nie tak, bo ona coś żółknie, będę ją musiał troszkę poobcinać i tak dalej, ale myślę, że ona puści nowe pędy, tylko muszę po prostu ograniczyć polewanie, bo mam dosyć mokro. Tu mamy Philodendron White Wizard. Tu mamy Philodendron Birkin. Dalej mamy starzec. Muszę go niestety uporządkować, troszeczkę go rozmnożyć tak dalej, bo on już zaczyna padać. Dalej mamy, jak to się mówi szybko, co my tu dalej mamy? O! Drodzy widzowie, zobaczcie co się okazało. Taka niespodzianka. Małe babyki się wyhodowały, aż się cieszę, bo dopiero teraz to widzę. Małe babyki się wyhodowały, super, będą sadzonki, bardzo się cieszę z tego powodu, a jak to zrobiłem, to już o tym będzie oczywiście wkrótce nowy film, po niedługim czasie, o tym będzie też film, także spokojnie, oczekujcie. Widzicie, tak to wygląda, to jest oczywiście Sansevieria, jakaś wężownica, coś takiego, taka jakaś tam inna. Tu mamy ukorzenione sadzonki też jakiegoś kaktusa. Dalej mamy pitaje. Tu mamy Sansevieria, tu też Pink Princess, ale jakiś taki dziwny trochę. Dalej mamy jakiegoś kaktusa, ale widzę, że ten kaktus już chyba umarł. Tak jest, niestety zdech. Muszę go niestety wywalić. Za dużo wody niestety. Tu widzimy, mamy Philodendron Lime, limonkowy, zobaczcie, jakiś wielki, ogromny jest on, non stop rośnie, pożera bardzo duże ilości nawozu i wody. Ten też czerwony i pomarańczowy, zobaczcie na te liście, kurde, felek, masakra, nie? No i tu mamy moją palemkę. Tu mamy choje Australis, bodajże tak jest. Dwa alokazje. Jeden oczywiście z kwiatostanem, zobaczcie. Jeden tu z tym kwiatostanem, kwiatkiem, która kwitnie. Dalej mamy aloes. O dziwo są dwie sadzonki aloesy. Jeśli ktoś by chciał kupić czy coś, to zapraszam na napisać w komentarzu czy coś. Na pewno chętnie, myślę, że sprzedam. Sterlicja, nowy nabytek za 10 zł, około chyba 99 widlu. Tu mamy granata, który non stop jakieś liście puszcza, ale będę go musiał niestety obgolić i ograniczyć podlewanie, bo już nie wytrzymuje. Dalej mamy oczywiście pomarańcz. Tu mamy zasadzone amaryllisy, korzenie, zobaczmy czy coś z tego
Widzisz czy nie? Na razie to fajnie wyszło. Pomarańcz. Tu mamy fiołek. Zobaczcie afrykański, jaki on jest w ogóle wielki. Dalej mamy mandarynkę. Kolejne mandarynki. No i tu pojadę po prostu już z dołu. Do góry. Tak to wygląda. To jest flaszowiec Herimoja. Herimoja to się inaczej nazywa, ale na to po polsku też się mówi jabłko budyniowe, coś takiego mniej więcej. I tak to mniej więcej wygląda. Dalej mamy, tutaj mamy bodajże szybko karob, zamieńko, skrzydło, kwiat i inne kaktusy. No i tu już kogoś, dla kogoś jest oczywiście kalia. Zantanezja, czy tam jakoś tam się nazywa, Zantezja, coś takiego, Zantanezja, jakoś tak, no po polsku się mówi po prostu kalia, no ale będzie dla kogoś, także praktycznie wszystkie kwiaty są z przeceny po mniej więcej kwotach między od 3 do 10 zł, także myślę, że warto, bo naprawdę. Aha, i na sam koniec tego przeglądu oczywiście zachęcam do wspierania tego kanału. Pod filmem w opisie jest link do donate'ów, co można mnie wesprzeć 1 złotówką. Obojętnie jaka płatność, wchodzi mi oczywiście w stronę Tipli i tam wysyłam tylko złotówkę, bo tylko złotówka, raz na jakiś czas można wysłać złotówkę, nic nie kosztuje, a tak to będzie wspieranie mojego kanału. Możecie oczywiście więcej wysłać, nie ma problemu, bo to jest tylko wspieranie mojego kanału, mojej działalności, mniej więcej, żeby po prostu ten kanał jakoś po prostu odżył. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji i o łapce w górę. Także tyle z mojej strony, ja oczywiście jeszcze raz zachęcam oczywiście i zapraszam do wspierania kanału. Będzie wszystko w opisie i subskrypcja i łapka w górę. Pamiętajcie też o tym. No i cóż, tyle było z tego przeglądu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a ja oczywiście zapraszam do kolejnego materiału z cyklu ratowanie Kalatei. Także zapraszam. No i oczywiście tyle z mojej strony, także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.